jak dopasować biustonosz na duże piersi. Popełniacie 3 podstawowe błędy. Najczęściej dobieracie za luźny obwód, który hula wokół pasa, podjeżdża nam z tyłu, co nie trzyma ich ciężaru, bo piersi duże są ciężkie. Dobieracie za małą miseczkę, której fiszbina wbija się w pierś. Ta miseczka nam deformuje, pomniejsza i mamy wrażenie, że ten biust jest niższy, cięższy, rozstawia się na boki. I dobieracie za luźne ramionczka, co nie trzyma tego ciężaru biustu. Optycznie to mamy takie wrażenie, widzimy to, że ten biust się hula, kołysze jak idziemy. Pokażę, jak dopasować dobry biustonosz. To jest balkonik dla Asi. Zakładamy go tak, zapinamy pod biustem, zapinamy z tyłu, na końcu założymy ramionczka, poczekaj Asieńko, zapinamy go z tyłu w najwęższym miejscu, bo tutaj się będzie trzymał ciężar piersi, hop, hop, zakładamy jedno ramionczko, drugie. Regulujemy sobie ramionczka, układamy biust na pasie i mamy ślicznie ułożone piersi. Jeszcze ostatnie modelowanie. Zabieramy ciało z boku, te nasze paszki, które tu się tak próbują piętrzyć do środka i z drugiej strony do środka. Biust wygląda młodo, świeżo, jest apetyczny, jędrny, zebrany. Idealnie Asia się prezentuje, myślę, że tak samo się czuje.